Szanowni Państwo, Panowie Komendanci, Państwo Wojewodowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego, Panie Dyrektorze Muzeum, Szanowni Państwo, to rzeczywiście ważne wydarzenie w historii naszego kraju. 90 lat temu minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski podpisał okólnik, który, tak jak mówił Pan Dyrektor, ogłaszał hymn Polski w postaci Mazurka Dąbrowskiego. To wydarzenie, które niewątpliwie związane jest z historią naszego kraju, z historią naszego narodu. Ta pieśń towarzyszyła Polakom przez XIX wiek, przez XX wiek, przez te wszystkie chwile trudne, ale i przez chwile chwały. Ta pieśń jest naszym hymnem narodowym, znają ją wszyscy Polacy. Zresztą, to może tak na marginesie, warto podkreślić, że podczas uroczystości, ale także podczas zawodów sportowych przyjął się już taki obyczaj, że śpiewana jest nie tylko pierwsza zwrotka Mazurka Dąbrowskiego, ale także zwrotki dalsze, co świadczy o tym, że mamy rzeczywiście pewien renesans patriotyzmu, że młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, są dumni z tego, że są Polakami, że są zainteresowani naszą historią, że pamiętają o tych, o których przez lata zapomniano, czy chciano o nich zapomnieć. Jesteśmy w przededniu Święta Narodowego Żołnierzy Wyklętych. To jest święto ustanowione przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest święto, które przypomina nam o tych, którzy oddali swoje życie już po formalnym zakończeniu II wojny światowej, walcząc o wolność Polski i Polaków. Młodzi ludzie są zainteresowani przeszłością swojego narodu. Są zainteresowani tym, aby pielęgnować pamięć historyczną. To naprawdę bardzo ważne. Zarówno dzieje się to w szkole, na uczelniach, ale także w domu. Dzieje się to podczas uroczystości, ale dzieje się to także podczas zawodów sportowych. Na sali są mistrzowie świata w Polsce. Polscy mistrzowie świata w siatkówce. Wszyscy kibicowaliśmy polskiej drużynie i właśnie to kibicowanie, te biało-czerwone szaliki, te biało-czerwone czapeczki, te głosy ludzi, którzy dopingowali naszych zawodników, no były, myślę, że o tym powiedzą sami panowie, mistrzowie, że, ale były też bardzo ważnym elementem sukcesu, jaki odnieśli. Ten sukces to jest ich sukces osobisty, ale to jest sukces również Polski. Jeden z panów jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, a więc tych sukcesów ma więcej, bo i mistrz Europy także, i Liga Światowa, zwycięstwo, a obaj panowie są mistrzami świata, a więc a właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli satysfakcję z tych sukcesów, z sukcesów polskiej drużyny. To na co dzień jest takim wymiernym przejawem naszego patriotyzmu. Ale trzeba pamiętać o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że o wolność trzeba zabiegać, że wolność trzeba pielęgnować. Stąd właśnie wychowanie patriotyczne, stąd przywiązanie do symboli narodowych. Symbole narodowe to również biało-czerwona flaga, to godło państwowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało vademecum, przygotowało poradnik, który służy nakreśleniu zasad, ekspozycji na przykład flagi narodowej. Myślę, że jest to bardzo pożyteczne wydawnictwo. Ono pokaże nam, w jaki sposób należy zadbać o godne eksponowanie flagi państwowej. Państwo wojewodowie, którzy są obecni na dzisiejszym spotkaniu,
podczas naszych cyklicznych narad też podnosili tą sprawę ekspozycji flagi biało-czerwonej. A więc tu są zasady, które będą wykorzystywane zarówno w administracji rządowej, jak i w administracji samorządowej. To jest dbałość o naszą godność, godność naszej ojczyzny, ale także naszą godność, godność Polaków. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dziękuję.